Wodzu wita w kolejnym odcinku z gry Baldur's Gate 3. I cóż, w tym odcinku chyba już w końcu wytropimy sobie Kaelach. Jest naprawdę blisko. Aczkolwiek na razie to jeszcze się tutaj rozejrzyjmy. Na przykład za tym, co się kryje pod tym włazem. W moim towarzystwie szybko przywykniesz. Okej, ciekawe, co mi się tutaj wydarzyło. Ponieś sobie tarczę, to są zawsze pieniądze. Astarion, czy mógłbyś otworzyć proszę te drzwi? Czemu? Okej, bo tutaj nie ma wytychu. Choć nie, chwila. Jest. Ale okej, i tak te drzwi nieco inaczej się zamyka, to prawda? Ale co, sobie chyba je damy, ja to zniszczyć przecież na właśnie na moc to, co one są. A na ciebie też mają. Dobra, co na ludzie naszym Gatesfordem je rozpłatamy. Albo nie na takim ludzie? Jakie musimy minimalne obrażenie zadać, żeby weszło? Nie wiem, spróbujmy przywalić. Czemu utrudnienie? Wie, czy mam zbyt blisko. Okej, to się odsuńmy. Lepiej? Mam, wiem, muszę zadać. O! 24 weszło. No, już po prostu na jest wystarczająco dużo zadać. Dobra, będziemy uważać. Nie wiem w sumie, czy jeżeli są tutaj pułapki, to czy to jest dobry pomysł całą dyszną tutaj iść. Skrzyneczka. A Astariona jak zwykle najbardziej zwinnego wysyłamy na zwiady. Tak, wiem, widzę. Czekaj, czy test na percepcję jedyny sobie to po prostu mi to odświetla? Przecież to widać nawet bez tego. Okej. Chyba już się przestało świecieć nawet. A przeskoczmy. Okej. Be careful. There are traps about. That thing is tiny, and I am not. A, czy to jest powiązane z tym, co mieliśmy wtedy przy tym mieście? Też tam była taka jama. Możliwe, że to jest powiązane. No wierzę, że tędy przejdzie drużyna bez powodowania. Nie tak, Kryf, nie tak. Tak, zakładam, że do biurka trzeba podejść. I tu jest chyba jakaś sekretna ściana. Odjeżdżamy. Możecie nie chodzić... O kurczę, bo oni tego nie zauważyli, to oni mogą na to stanąć. Nie da, dlatego lepiej, ja będę się sam poruszać. Oj. Weź chodź tutaj ktoś jeszcze z lepszą percepcją. Znaczy możliwe, że o to chodziło, ale... Come on. Tylko, że te uważaj, bo stoisz tak centralnie na pułapce. Ktokolwiek? Nie, super. Okej, zagadam, że po prostu o to chyba chodziło. O tą pułapkę. Okej, czyli nie tak. Weź sobie usiądź.
No właśnie, pstyk. Ty też sobie usiądź i uważaj na pułapkę. No, no dokładnie. Weźcie sobie tam siedźcie na wszelki wypadek jeszcze. Na szczęście my w realu nie failujemy percepcji. Ile? Dwie sztuki? A tak bieda trochę. O! No to już o wiele lepsze. Kiedy używasz czarów mocy przysięgi, to to są za czary. Ale siła plus jeden, więc... uważaj. A świeca, okej. Weź może lepiej przeskocz. Ładnie. On my way. A to jeszcze nic nie będzie za dużo, tego jest. O, da, tu jest jeszcze tylko topojek. Fajny. Na pułapkę, a uważaj. Tak. Nie chciałem na to stawać, zabierz to i stąd uciekaj. Serio. Come on, głupi misklik. Gdzie ja save'a miałem w sumie? Mam nadzieję, że niedaleko. Dobra, tutaj zrzucimy to pomieszczenie jeszcze raz na szybko. Już wiemy co gdzie jest. A little souvenir. Okej, na szczęście on sam to w miarę dobrze umija. Lepiej niż my skaczemy. No już się stąd wynośmy. Żeby nie ryzykować kolejnymi pułapkami. Ja nie wiem, czy zbijanie ich w drużynę będzie dobrym pomysłem, czy lepiej nie będzie po prostu opuścić indywidualnie. Bo właśnie tak zrobię. No, ty tutaj poczekaj. Teraz my idziemy. Okay, Lazel. Proceeding. I jeszcze tylko Will. A teraz wszyscy do drużyny. I okej. Okay. Wynosimy się stąd. No dobra, co tam jest? O, handlarek. Dobrze, sprzedamy to, co znaleźliśmy na dole. Ile masz złota?
Dobrze. To nam dawaj całe. Czy to... może się przydać, ale... Dobra, daj, co nam szkodzi. Nie da, ta głowa waży aż 10, to ją porzucamy. O chwila, bo to można połączyć, dawaj, daj to. Tylko co ma najpłuczni? Drzewcy są ma najpłuczni. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Dobra, jeszcze jakieś śmieci tutaj mamy do pozbycia się? W sumie tego nie czytałem chyba jeszcze. No ja dopłać złotem. Nadal wymienny włączony, wymienimy się. Astarion, pokaż co tam znalazłeś. A to się może przydać, tego jeszcze nie sprzedawaj. Jeszcze wymieniasz, mam wrażenie, że to wygląda nieco... A no, weź sobie na razie golda. Inaczej niż ten, gdy ma laser. Waka 6 plus 3. Waka 6. I to jest ten sam? Dobra, no, ja mam laser ma, więc możemy to sprzedać. Więc okej, daję golda i tyle nam wystarczy chyba. Ktoś jeszcze ma jakieś śmieci? Chyba nie. Nie. No dobra. Sortujmy to sobie. Oczywiście chciałbyś nam przekazać swoje łupy. Mamy hełm i rękawice. Ona już ma hełm. Do tego hełmu to w ogóle trzeba mieć biegłościanie pancerzu, czyli Astarion i Willis odpadają, to ja sobie to wezmę. A tutaj to samo. To ja z chęcią to przygarnę. Chyba, że już mamy jeszcze jakieś rękawice? Ta, mam te. Zwykle ich na razie nie będę nosić, ale jeżeli planuje się naznaczyć absolutem, jest będę to mieć. Nie wiem jak moi znajomi, czy będą chcieli również się zaznaczyć, wątpię, więc dajmy to na razie... Lazel. I nie mam pojęcia o co w tym chodzi, ale jedyne z czarami to ma wspólnego Will, więc niech on je założy. No i dobra. To zakładajmy wszystko. Dobra, i hełm. Ten będziemy tylko w określonych sytuacjach używać. Tego dalej nie mogę. Dobra, teraz idziemy już chyba do Kaelach. Gdzie ona jest dokładnie tam? A musimy... jak my mamy tam na dół zejść? Ten, to musimy obejść, okej. Okay. Nie, no po Debbie nie możemy zejść. To jest. Gdzieś tam na dole będzie. Miejmy nadzieję, że Will nie będzie zbyt pochopny. A wszyscy idą, pięknie. A dalej do przodu. Okej, okay, po chwili ją znajdziemy. O, już tam jest, okej. Okay.
Sejwujemy i zobaczymy. One horn. The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be gods damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the blood war. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator. O nie, nie, Will, chowasz to. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out. Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. No z jednej strony, jakbyśmy grali nieco inaczej, to jest powód, żeby ją oszczędzić. Czym właśnie szukaliśmy kogoś, na kogo z początku wyglądała. Aczkolwiek jeszcze jej nie porzucam. Więc nie, Will, uspokój się. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. You know monsters, right? Better than anyone. Czaj, co? Ten pochwala. Co? Dosłownie. Dosłownie mówi przeciwnie, o co tu chodzi. Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. O nie, nie wyłączyłem jej to pokazywania hełmu. I'm Karlak. But you already knew that. And you are... Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out, I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the Archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it. So little. She sent a bunch of goons, so-called Paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Okej, okay, ciekawie. No choć właśnie jak na Paladynów to dosyć gwałtownie szybko reagowali. Zamiast bardziej po paladyńsku, na spokojnie, bez zlewu krwi. Dobra, chętnie. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill.
Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Dla Krieva to jeżeli nie muszę zabić Aelak, to zawsze przynajmniej oni. Jest to nie, w sumie to bez znaczenia, kogo zabije. Dobra. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up when it's time to camp for now. Don't get to any of the fun stuff without me. Got it? No właśnie, co? Jaki masz znowu problem? You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. I can say only this. Karlak's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. I have never called myself hero, but I am bound to an oath. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Intrygujesz mnie i naprawdę się zastanawiam, czy cię zamieniamy na Kaela. Tak. Ile razy już przetestowaliśmy? Weźmy sobie na chwilę do obozu i ją sobie zobaczmy. Jak to będzie? Mam blisko jakiś teleport? Tam. Właśnie nie wiem, czy jest jakiś bliższy, to ja najwyżej sobie pobiegnę trochę. Aczkolwiek i tak ostatnio, czy to może się tak nie tepać? Pominąłem tą wioskę, więc teraz możemy ją dokładniej zbadać. A więc do obozu. No dobrze, Will, poczekaj sobie tutaj na chwilę. A gdzie ty jesteś tam? Jest w obozie. I chodź tu. What's up for discussion? What's the story? Najpierw sobie przejdźmy przez wszystkie dialogi. Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Dobra, to na razie z niej za dużo nie wyciągniemy. Zechę jak spa dostała. No dobra, więc zbawia bożnica poziom drugi. Tak, dokładnie. Właśnie tyle na drugim. Dobra. Na trzecim już sobie z kolei pod klasę wybierzemy. Zastanawiam się, czym jest właśnie to dzikie serce, ponieważ nie do końca się to nazywa zgodnie z jakąkolwiek podklasą barbarzyńcy w standardowym D&D. Rozmawianie ze zwierzętami. Okej, czyli to jest w ogóle już coś, nie wiem, osobnego. Nawet nie jest bardziej zainajmowane coś innego. A nie, okej, to jest po prostu to temu warrior. Tylko jest to mega dziwnie nazwane, plus można rozmawiać ze zwierzętami. Ale tak, okej, teraz już po tym widzę, że jest to po prostu totemiczny wojownik. Tak. No i dobra. Aha. I co byśmy wzięli?
Okej, okay, a czy tutaj mam właśnie normalnie przy tym Frenzy Rage, mamy to, że jest poziom zmęczenia. I czy tutaj w sumie też to mamy? Bronią improwizowaną, okej. Okay. Czyli jest gorsze, ale nie ma levelu zmęczenia. Bo tak to normalnie bonusowa akcja wykonujemy standardowy atak. I co my tutaj w ogóle sumiemy? Nie, no to jest normalnie to. I co, 0 KE? No to dobrze mi fajnie. Okej, okay, ciekawa magia to nie jest standardowo z player handbooka. Jestem w sumie ciekaw, co to jest. Okej, okay, jakoś to rozwiń. Aha, po prostu... Czekaj, nie, zyskujesz odporność na obrażenia oraz ułatwienie... Nie, to jest standardowy szał. Przynajmniej ta niższa część. Okej, okay, tylko nam tutaj tych efektów magicznych nie wypiszą. Więc w sumie... No chyba w BSRK ja pójdę. Zwłaszcza jeżeli nie ma być KF w postaci poziomu zmęczenia, to już w ogóle jest super. Więc ta, bierzemy. No, tych HP-ków to ona ma. Jak ze statsami w ogóle? To wygląda. Oczywiście moje ulubione nieparzyste. Bo czemu by nie? Oto projekt. Mamy dla ciebie coś idealnego. Astarion. No dobra. Większy damage plus... Tyle, okej. Okay. Ciągle lepsze. Okej, okay, ty już masz lekką kuszę, to dobrze. A, i w sumie mam trochę mało życia. Nie wiem, czy walka z tym, z kim chciałem walczyć zaraz, to jest dobry pomysł. Chodź... Chwila. Weźmy sobie tutaj na chwilę. Nie, okej, okay, wiem. Wrócimy tam, zabijemy tych paladynów. Trochę oberwiemy. Coś tam jeszcze porobimy, jakoś nie wymagającej dużej utraty życia. I później już sobie weźmiemy albo Shortressa, albo wręcz nawet Longressa. Bo przed tym, co planuję, to musimy mieć kompletnie życie i wszystko miejki na fulla przygotowane. A jeszcze sobie tutaj trochę pobiegniemy, bo nie było tam żadnego portalu. Idziecie? Dobra, Lazel, przestań już gadać i tu chodź. Czemu to jeszcze eksploduje, jak przecież zabiłem tutaj wszystkie gnole, jakie były? No poza tym i tam wyżej, ale tam to zaraz sobie pójdę. Nie chciałem tego zabrać, tylko chciałem to przeczytać. Jaką skrzynię? No właśnie. Zadania? Jakiś mega mały site, gdzie to by było. Dokładnie. Dobre podejście. Podoba mi się. A w sumie... Dalej nic. Szarlatan, żołnierz akolita. Genisz, nie kupuję. Czemu tutaj nie mamy Willa? Nie wiem. Nieważne, idziemy dalej. O tą skrzynię chodzi. No to ktoś już ją widocznie obrabował. A kują? Kują HP, idziemy. Nie wiem, czy walka z takimi HP-kami to jest dobry pomysł. Ale raczej to Kaelak na front pójdzie, plus ich tam mega mało było. Plus... Chwila. Czy oni od razu się na mnie wkurzą?
Jeżeli Kaelach będzie, to oczywiście. Ale... po coś tą maskę mamy? Nałóż ją sobie. I nie wiem, zmień się w coś, tylko nie wiem, czy to zadziała, więc na wszelki wypadek sobie zapiszę. Da, zmień się powiedzmy... dobra, nie wiem, w człowieka, żeby nie było zbyt podejrzanie. No, choć nie, może być półelf bez różnicy. A jak tam to wygląda? Okej, choć w sumie maska... nie, czekaj. Po pierwsze, to nie ma być widoczne. Okej. No, zmieniła się. A po ubraniu raczej nie poznają. Następnego długiego odpoczynku. No nie, normalnie może tego w nieskończoność używać, chyba tak. Dobra, chodźcie. To Ori nie powinni mi odezwać zaatakować, bo przecież nie mają pojęcia, że się steamowałem z Kaelach. A Kaelach tu nie ma. No dobra, czyli jest tylko dwójka, prawda? No dobra, no to chyba możemy zacząć w takim razie. Aha, więc zaczynamy. A jeszcze ta jest kupiec tylko. No ale sam kupiec to nie będzie problemem jakimś. To 84. 85 to jest paladyn, to... a, nie mam w sumie pojęcia, jaka to jest klasa? Mogę sobie zbadać? Nie, nie ma tutaj takiego standardowego podziału na klasę. Na przykład paladyna. To jest no oczywiste. I sobie będzie to bandyta, jako iż no właśnie Zariel go wysłała. Da, drużyna ustawić się sensownie. Powiedzmy, że może być. Zaczynamy. Powiedz mi, czaj, Astarion, przecież on ma tego zabójcę, to jest fajne. Właśnie na takie okazje to jest. Ciągle 60? Czaj, jeżeli najpierw się będziesz skradać. 13. Hasn't gone unnoticed. It's about to be returned in kind. O nie. Gdzie uciekasz? Okej, czyli łowca. Co jakby to zrzucić? Możemy na lusie? Ta, jakbyśmy jeszcze trafili tylko. To byłoby fajnie. Dobra, wpadamy w furię. Mamy 3. Teraz na długi odpoczynek. Dobra, czemu by nie? Co byśmy tutaj mieli? W ogóle chwilę, co to jest? Wow, 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 wow. To jest fajne, lubię to. Dobra, tylko najpierw to standardowo furię sobie wpadnijmy. No i teraz musimy normalnie zaatakować, bo to kosztuje również akcję dodatkową. Dobrze. Ojej, oj. No tak, bo ten jest na 5, ma 2 ataki i on z głowni walnął. Weźcie go zabić, on jest potężny. Nawet tego użyję. Czekaj, gdzie ja mam te kości manewry wszystkie? Znaczy, tutaj mam kości, tylko gdzie mam te akcje od tego? Czekaj, tam miałem 3. Tak, czyli to po prostu kosztuje akcję i akcję dodatkową i wali mega dobrym atakiem. Ale w każdym razie weź sobie może tego użyj. Bo od razu zaatakować. Nie dać szans na przeżycie. O, tylko weź traf. Dobrze. Wy tam nie umieracie jeszcze, zaraz wam pomogę. Na spokojnie. Czemu nie masz głowy? Na w sumie bardziej to Kaela chyba się tam rzuci, a ja tutaj zostanę i pomogę. Dobra, i tak wygląda na to, że będziemy potrzebowali długiego odpoczynku, więc już sobie użyję tego. Się trochę wyleżę, żeby nie podzielić tak szybko ich losu.
Dobra, ale jestem centralnie przy krybie, więc chyba będę mógł to zrobić. Chyba, prawda? Gdzie ty się wspinasz? Czy ona będzie mogła... Nie, czyli to jest kompletny paraliż. Nie, no dobra, musisz im pomóc chyba. Tak, dobra. To pomóż najpierw Astarionowi. I już zacznij tutaj biec. Jak to za mało. No to chodź bliżej po prostu w takim razie. Tylko bonusowa akcja. No daj, tak musisz zostać, żeby tutaj wyleczyć. O fakt, zapomniałem o tym, jak że rage się tak szybko kończy, jeżeli się nikogo nie zaatakuje, a on nie odniesie obrażeń. A super, no to miało dużo sensu, nie dobra, to trzeba po prostu już tam szybko pójść i ich pozabijać. Mogę tego tak zrobić już najpierw. Kurczę, ja tu jedno. Serio. Dobra, lecz. I od razu mu wskakuj. Ja zostaję, żeby pomóc temu. Kurczę, no jaki to jest bez sens. To ja muszę ich od razu najpierw zabić, super. Liczyć, że w tym czasie nie zginą. Wybaczycie czy uciekacie? Co tu się dzieje? Dobiegnę? Tak, dobiegnę, jasne. Strzelamy po prostu. Chociaż wyjdź z kwasu. Od czego on zginął? Co tu się dzieje? Ach. Jezu, ci biegają po... Czekaj. Czy damy radę tutaj wejść i ją zepchnąć? Jeżeli poleciałaby aż tam... Dobra, zaryzykujmy, że to się uda. O tak, o tak, oby to się udało, proszę. No. Ty jeszcze żyjesz. I dalej masz po tym koncentrację. Fuck yes. Muszę wam pomóc, czy przeżyjecie. Ten ma dwie porażki, ten ma porażkę, ja nie mogę, czy... Nie no, ale tutaj ta zaraz będzie znowu kwasem spamowała. Nie, zaraz laser tutaj zeskoczy. Dobra. Idę ratować. I wyłaź z kwasu. Wyłaź z kwasu, powiedziałem. To się nawet ruszyć nie możesz. A zaraz ci pomożemy. Świetnie. Pomagaj. Bo teraz nikt nie zginął bez sensu. Weź się ukryj. Flood comes easy these days. Dobra, Lazel, zeskakujesz tutaj. Powalenie, serio? Jak ona jest blisko? Blisko. Oby to się udało. Okej, nawet nie ma powalenia, o co z tym chodzi. Serio, nie dojdę? Dobra, chociaż strzelę. Dobra, stąd to mi już nie uciekniesz. Już, mogę? Koniec tury? Halo, co tu się dzieje? Co ty robisz? Kończysz swoją turę?
Choć kurczę, to nie jest aż tak daleko, bo tu jest drabina. Ile ona ma movementu? What the fuck? Stąd tutaj przebiegła. Co to jest? Dobra, weź, zabij. Dobra, zaraz, to sobie zginiesz. Still breathing, despite everything. Za mało punktów ruchu. Jakżeby inaczej. O, są tutaj, nie mogę stanąć i zaatakować. Can't slow down. Świetne wykrywanie ścieżki. Dobra, już tylko ostatni przeciwnik. No, a gdzie to coś polazło na górę? Damy radę wejść? Damy radę, może nawet damy radę tutaj wejść i od razu znowu ją zrzucić. Nie zrzucić, zaatakować. Tylko movement zmajnowałem. Nie, ale takie zrzucanie już się nie opłaca. Wolę zaatakować i ewentualnie już później zrzucać. Ewentualnie tym zaatakować. Aby ja dajesz. O, GG, w końcu beretujcie KL-ach. Nie sądziłem, że to będzie aż taka ciężka walka. Ta, definitywnie potrzebujemy długiego odpoczynku. Dobra, ile to zadaje? Normalnie 2K6 plus 1, ok. I ma jeszcze ochronę tyra. Dobra, ona ma swój topór, chyba laser to damy, bo ona ma standardowego Gates Warda. Więc niech laser to sobie łapie. No, ta na pewno już to zamieniamy. Pytanie jeszcze tylko, co robi ta ochrona tyra. No dobra. Okej. Okay. A co się tutaj ma? Chwila, co my w ogóle z niego wszystko podnieśliśmy? Najnowsze. A, dobra. Głównie tylko ten miecz. Dobra, jeszcze tutaj. I tu. A okej, tutaj już lutowaliśmy wcześniej. Dobra, bierzemy wszystko, nawet talerz. Można sprzedać. O, no i co, udało się chwila. Może Kyle chce teraz w końcu pogadać z nami. Teraz zejdźmy na jakiś lepszy teren, gdzie porozmawiamy. No, a teraz zobaczymy też, gdzie to się ciągnie. Okej, gdzie ona jest? Tu. Hey, soldier. Why not? Let me see if I can paint you a picture. The year, Tenere. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. The two of them conspired to give me a little gift. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. Okej, ciekawie. Burn, baby. As hot as I can tolerate. Makes me a beast in battle. Hardly remember what I was like before it. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later.
after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Czy ktoś w Gaidoidów? No właśnie. Sounds like a good lead. Hopefully our guy will be among them. A tune-up would do. To się trochę wstrzymamy z eksterminacją Gaju. A da jeszcze jakieś dialogi? What can I do you for? Tak, oczywiście, jak każdemu musimy mówić o naszej żądze krwi. Well, look. You've said it. Right out loud. That takes guts. A ja nie zamierzam. The guts you'll need to change. Or at least make sure you're channeled in the right direction. I've got enough enemies who could do with a good bloodletting, you know? I don't think so. At least, I still remember everything. In more detail than I wish. But, as for what's going on in your mind, maybe in mine, I'm certain there are answers out there. We'll find them together. First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic around here, right? No dobra. Już sobie przegadaliśmy. Wydaje mi się, że tutaj zaraz będzie koniec mapy, więc zobaczmy sobie, dokąd to prowadzi. Ja tutaj chyba dosłownie po prostu ściana. Jak już to gdzieś tędy. Bodies everywhere. Accident or sabotage? What's that? Okej, samo się wykopuje, ciekawe. Miejsca strzała. To chyba nie tak powinno wyglądać. A dokąd byśmy się teraz udali? Tam będzie trochę gnoli. Z moim obecnym życiem to nie jest najlepszy pomysł. Choć, jakby wziąć krótki odpoczynek. Dobra, spróbujemy. Z drugim zamysłem wędrujemy gdzie indziej nieco. O, a tutaj co jest za miejsce? Dużo wybuchowych rzeczy, tyle co na pewno. No, może się odsuniemy od tego na chwilę. Astarion, dajesz fireballem. Znaczy boltem, co ja z tym mam? Ale poczekajmy, aż ogień tylko zgaśnie. Ile on się tutaj będzie palić? Raczej nie za długo. No i w sumie to by się przydało kończyć już. A przejdźmy sobie, tylko zobaczmy, co się kryje w tej jaskini i zakończymy. Mam nadzieję, że nikt tego nie ucieka. Super. Okej. Okay. Ja, tylko dużo sensu ma taka percepcja, jeżeli biegniemy, postać tych zauważa, tu no i tak już mają skazę, żeby przebiec sami już, że wykrywa pułapkę, to i tak to robi. Nie wiem, powinny być wtedy akcje właśnie tego typu odwoływane automatycznie. No, aczkolwiek przez te pławki to jest inaczej wygląda na dłuższy czas do eksploracji, więc już chyba tutaj sobie zakończymy i w nowym filmie dopiero ją sobie zbadamy. Więc dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym filmie i na razie.